Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, to jest randomowe granie, odcinek drugi, jej, wreszcie. Czemu widzicie ten odcinek, bo nie chciał mi się nagrać koło dzisiaj. Ale lecimy z Spider the Fox. Tak, grałem sobie przez chwilę, żeby ogarnąć, o co w tej grze chodzi. Do teraz nie wiem, dobra, więc jesteśmy w takim lisem, który ma na imię Pająk. Czyli Pająk Lis. Kurde, prawie jak Spider-Man. Ale tutaj pogadamy z tutaj naszym ojcem. Dzień dobry, Spider. To był naprawdę... To jest bardzo ekscytujący dzień. Bardzo ekscytujący? To nie jest tak jak wtedy, kiedy mieliśmy żabę na wyspie, czyż nie? O nie! To jest jeszcze bardziej ekscytujące niż to. O chłopie. Sądzę, że... Ja w to, nie wiem, wchodzę czy coś w tym stylu. Że... Ja jestem z tym związany. Jesteś! Twoja mama czeka na ciebie... na dworze. Jak zawsze sarkazm jest... Jak zawsze sarkazm jest kompletnie niczym dla niego. Dobra, ale chodźmy tutaj na dwór. Tutaj będzie taka malutka cutscenka. Muzyka jest fajna, 8-bitówka. Wyspa domowa. Pogadamy. Dzień dobry, mamo. Dobry. Zobacz na to. Nasiono drzewa upadło na... Nie. Duże drzewo... Drzewo wypuściło sadzą. Nasiono. No dalej, Spider. Weź je. Jest dla ciebie. Nie każdego dnia drzewo zrzuca nasiono. Tak naprawdę raz w całym życiu. Czy muszę je wziąć? Bardziej niż to, mój drogi. Musisz to zasadzić. Co? Yep. Ale nie możesz posadzić je tutaj. Mamy już drzewo. Więc gdzie muszę je zasadzić? Więc musisz swoją własną wyspę rozrosnąć i posadzić je tam. O, moją własną wyspę? Będziesz potrzebował jeszcze paru innych nasion wpierw. Tu jest ukryta... Na tej wyspie jest gdzieś ukryta łódź. Będziesz jej potrzebował, by poruszać się wokół. Następnie będziesz musiał się udać na wschód... Nie. Na zachód. Do wodospadów i tam znaleźć nasiono wyspy. Później będziesz potrzebował nasiono domowe. Czy wiesz, jak się czy pamiętasz, jak się dostać do wyspy twoich dziadków? O tak, tak sądzę, ale oni są... Okej, Spider, teraz już idź. Powróć do mnie, kiedy znajdziesz łódź. Każde inne nasiono, drzewa, kwiaty, możesz ich użyć do udekorowania twojej wyspy. Dobra. Więc tak, ludzie, to właściwie jest Spider the Fox. Musimy tutaj zbierać na... No nie będę się tutaj
rozwodził już, mieliście takie szybkie tłumaczenie. Nie sądzę, że z tego będę robił lespie, chyba że będziecie bardzo chcieli, ale nie wiem, może kiedyś. W każdym razie teraz to jest tylko randomowe granie, bo nie chciało mi się nagrywać dzisiaj Kangur Kakao. Ja tak sobie stwierdziłem, a skoro mi się nie chce nagrać, to nagram sobie randomowe granie. Jak przeszukiwałem mój komputer, aż w końcu znalazłem jakąś dobrą grę na randomowe granie. No i dokładnie, tutaj sobie chodźmy. Tu mamy grzybki, będę sobie zbierać nasiona. A co? Ogólnie gra mi się bardzo z oprawą graficzną podoba. No jak widzicie, mamy dwuwymiarowe sprite'y w świecie trójwymiarowym. I no, prawie mi to przypomina Paper Mario. Tylko, że to jest taki jakby sandbox, a nie RPG. W przypadku Paper Mario. Ale dobra. Właściwie tutaj wszystko chowa nasiona. I nie wiem, czy te nasiona to są nasiona tej danej rzeczy. Bo nie sądzę, żeby można było zasiać drewnianą barierkę. Ale no dobra, no nie wiem. Pograłem to w chwilę, powiedziałem, dobra, to jest to. I stwierdziłem, że dobra, to nagram to. Że to dobre. No i nagrałem, no i nagrywam. I nie jest to post komentarzy, od razu mówię dla ludzi, którzy by myśleli, że ja się nudzę. Nie, po prostu mam jakiś taki dziwny głos, ewentualnie jeszcze mogę się napić herbaty, bo mam akurat obok. Wow. Bardzo działają nie ma tutaj życia ogólnie. Bardzo działają tutaj te ogólnie. Jak się one nazywają? Kłodki, że spadam z nich. Dobra. Nie ogarniam w ogóle sterowania z Xboxa, więc po prostu klikam na oślep na moim padzie. Kurde. Ja to mam szczęście, ale dobra, rozwalimy to. Dziękuję. Tak zauważyłem, że z tych kwiatków możemy praktycznie w nieskończoność pozyskiwać liany. Co jest całkiem fajne. Chyba. Mamy tak właśnie, bo możemy właściwie sobie robić nieskończone drogi. Tu. Jest i na pewno nie. Ale oczywiście, jeżeli chcecie let's play z tego, to oczywiście zawsze można zrobić kiedyś tam. Więc powiedzcie tylko słowo. Bo to jest ogólnie gra indie. Czyli gra indie dodatkowo jest bezpłatna. Ja ściągnąłem ją z Game Jolta i przyznam, że no jak na grę indie, to ja bym za nią brał kasę, a nie jak ci ludzie, co zrobili tą grę, bo oni kompletnie ją za darmo rozpowszechnili, a to jest pełna wersja gry. Więc wow. Pyk. Pyk. Może nawet jakbyśmy chcieli sobie zrobić jakąś przerwę od jakiejś danej serii, to można by w tą grę popykać. To by było też dobre. Jak na przykład, nie wiem, od Lego byście chcieli przerwy, nie licząc z Kangur Kakao, to by można. Dobra, mamy tą całą łódź. Tu jest chyba, o właśnie, nasionko. Para papa. Tum, 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 tum. W ogóle nagrywam to przed live'em, który ma być dzisiaj ze szporę tylko. Obiecałem ludziom na poprzednim Sonic 25. Tak jak prosili o to szporę, to stwierdziłem, a dobra, pogram sobie w szporę przez 3 godziny. Zgodzili się. Więc jeżeli nie byliście na live'ie, to nie wiem. Żałujcie albo nie żałujcie. Bo jeszcze po prostu nie wiem, jak tam było. Ale o ile nie zapomnę, to od razu mówię, o ile nie zapomnę, to zostanie się link do tej gry z Game Jolta. I mam nadzieję, że wam się tak rozpodoba, bo mi się bardzo podoba. To znaczy, sam aspekt zbierania tych nasion jest całkiem ciekawy, ale szczerze nudzi to.
po jakimś czasie? Bo w końcu ile można zbierać nasiona? Zapis. Jakbyś poznał jakiegoś rolnika, to byś wiedział, ile można. Niestety czasem jest tutaj trudno się poruszać, bo ten cień jest zawsze widoczny. I no tak jakby no czasem nam ucieka. Możemy dzięki temu, a raczej przez to spaść. No i my jakieś zbieramy sosny, czy Bóg wie co to jest. Tam sobie, tu jeszcze jest jakaś wyspa, ale kurde. Żebym się tak mógł... Co nie jest? To nie jest wyspa, to jest po prostu jakaś odnoga tego, całego ich drzewa. Że właśnie nie będę gadał tutaj z tym gościem. Wydaje mi się, że to jest ojciec. Tylko po prostu pozbieram to, co on tutaj ma. Jestem ciekaw ogólnie, czy da się wejść na to drzewo tak kompletnie. Ale chyba jakby się próbował, to by się dało. Dla chcącego nic trudnego. No ale dobra, pogadajmy z naszą mamą. Wspaniale, znalazłeś... A, sadzonkę... tej... łódki. Dobra. Teraz musisz po prostu ją zasadzić na... Teraz musimy ją zasadzić do masywnego drzewa. Do nasiona mast, cokolwiek to jest. Poczekaj, mamo, myślałem, że posadzimy... A, dobra, to jest to całe wielkie drzewo. Że posadzimy sadzonkę mast na mojej wyspie. Tak, ale zanim... dokładnie urośnie, w pełni urośnie, możesz używać jej na swojej łodzi. Teraz musimy podlać je obie i poczekać chwilę. Uważaj na swoje żagle. Wiatr. Niech wiatr niesie cię w twoje... w twój cel. Wodospady. Dobra, mamy naszą łódź. O, no. Wii. Followujemy wind. Boże. Tak, podążamy za wiatrem. Lecimy, jedymy. Latymy. Dobra, latymy. Dobra. O te fazy. Przyznam, że to lokacja, która bardzo mi się estetycznie... która bardzo mi się estetycznie podoba. O. Ej, Rigby. Pozdrawiam dla komatych. No, świetnie. Dobra, tu już właśnie mam w pupie te całe nasiona. Chciałem dojść tutaj do... już... wtedy, kiedy się zbiera swoje... własne... i te. O, tu jest dobra konwersacja w ogóle. Czy graliście w jakieś dobre... czy ostatnio graliście w jakieś dobre indyki? W sensie gry indie? Nareszcie wróciłem i... grałem w Feza. Tak, Fez został niestety u mnie przeniesiony z Let's Playem. Ale spokojnie będzie. Czy jest dobry? Tak. Trudniejszy niż myślisz. No, dokładnie o to chodzi, dlaczego nie był tak szybko Fez. A co z tobą, Betli? Więc jestem naprawdę podekscytowany dla Night in the Woods. Jeżeli to jest jakiś indyk, to muszę to obczaić, jeżeli to jest prawdziwy. O, wiem. Znam to. Ma ten super realistyczne uczucie. O tak! Słyszałem o nim. Wygląda wspaniale. Tak, ale co ty w nim robisz? Nie wiem. Skaczę dookoła i gadam do ludzi. Tak sądzę. No, brzmi trochę nudno.
I to jest właśnie taka ironia, że akurat my, bo teraz to praktycznie robimy. Więc... Sądzę, że mam iść tam. Nie! A to mam szczęście. Głupi to zawsze i nawet spadnie. Głupi to nawet z prostej drogi upadnie. Dobra. Dobra, idziemy. Aby się udało. Spokojnie. Dobra, jesteśmy. Nie wiem właściwie, gdzie mam teraz iść. Po tym zdobyciu łódki to już praktycznie nie grałem. Nie, może... Kurde, nie wiem, gdzie mam iść. Ui. No jestem w tych całych... Waterfallsach, ale... Więc oni powiedzieli o posy. Myślałem, że ty ich nazwałeś. Haha, o tak. Opozdem. A, to jest angielski żart, tego się nie da przetłumaczyć. Kurde. O tak, kolejny klasyk. O, cześć Spider. Czy słyszałeś jakiś mój żart? Czy powinienem go powtórzyć? Tak, słyszałem wiele. Gdzie mogę zacząć? Gdzie muszę iść? O, właśnie, to. Szukasz nasiona wyspy, tak? Tak. Just follow the things. Repent the convention and just keep jumping. Dobra, czyli musimy podążać za znakami. Dobra, jak sądziłem właśnie. Czy ja właśnie spadłem z rośliny, którą właśnie sadziłem? To jest chyba glitch, którego nie powinno być w grze. Albo po prostu jestem aż takim przegrywem, że to po prostu tylko mi się zdarza. Dobra. Już mogę skończyć. Nie będę z nikim gadał już. Mam na nich wszystkich wylane. Jaki jestem miły. Jak zawsze. Dobra, mam iść na tamtą wyspę. Gdzie są... nie osły, tylko jakąś... No nie! No chyba sobie robicie. Gdzie są... Nie, jak oni to się nazywali? Nie wielbłądy, kurde. No kurde, jak się oni nazywali? Taki trochę jeleń. Kurde, no zapomniałem. No to było takie... Jak się tutaj sadziło? A, ja to chyba muszę na czymś prostym. Dobra, trochę chyba skrzaniłem. Skrzaniłem, Boże. Błagam. Uff. Siema. Dobra, nie będę tego tłumaczył, nie chce mi się. I just want to play it. Dobra, czyli widzę, że każdy tutaj przynajmniej ma swój własny jakiś określony... swoją własną określoną... Swoje własne określone nasionko. Dobra, bo się kurde nie wysłowię. Tłumaczenie tak na szybko jest okropne, a że jeszcze się ma takie znajomości języka polskiego jak ja, to już zupełnie. Może umiem jakieś dobre zdania złożyć, ale no... Z wysłowieniem się z nimi to już jest... katorga. Dobra, czy wreszcie... Nie. Oczywiście. Nie, bo po co mi? Po co? Po co się nogi nocą? No była.
Tu już będzie... Nie. Poproszę moją... Tom. Nasiona wyspy. Ta gra mnie po prostu nie lubi. Dobra, nie mogło być po prostu... Chociaż właściwie bym pewnie tam nie, tu nie doszedł, więc... Może to i lepiej. Dobra, widzę. Widzę co nasiona. Uff. Ja już miałem takiego rage quita zrobić, że... Zaraz będzie, że ten kanał jest tylko dla rage quitów. Najpierw Rayman, teraz taka przyjemna gra. Dobra, zbieramy grzyby. No nareszcie. I czy teraz ja mam coś konkretnego zrobić, czy... Aha, ja muszę teraz wrócić do... Ja teraz muszę wrócić do mojej... łódki! Gdybym tylko tak ciągle nie umierał, byłoby łatwiej. Dobra, easy. No i nie ma, haha. Teraz tylko weź tam człowieku dojdź. Boję się, że to się nie rozwali. Chyba z tego drugiego końca nie mogę rozwalić mojej tej całej liany. Wreszcie mi to jest dużo trudniejsze niż się wydaje. Tej całej liany nie mogę chyba rozwalić z drugiej strony. Co jest dobre, że nie mogę tego rozwalić, bo pewnie już bym dawno rozwalił i tyle by było po tym. I dobra. I ta muzyka 8-bitowa w tle. Monotonna, ale fajna. To trzeba przyznać. Ale kurde, dobrze, że na tamtych trafiłem, którzy mi powiedzieli, żeby podążać ze znakami, bo... Bądź co, no niby takie... jakby to powiedzieć... Niby takie oczywiste, ale ja bym kurde nigdy na to nie wpadł. To chyba oznacza, że coś jest ze mną nie tak, jakbym nigdy nie wpadł na to, że trzeba za znakami podążać. Dobra. Szkoda, że nie da się dalej tej kamery oddalić. Bo... Albo chociaż zmienić kąt, bo strasznie ten kąt jest dziwny dla mnie, ale dobra. Co ja mam teraz zrobić chyba? Ja mam tam skoczyć, czy nie mam? Tak. Weźmiemy sobie ten kwiatek na wszelki wypadek. Znaczy ten kwiatek, no lianę kolejną. Tak, ja mam to wzlecieć. Wii! Aha, nie, dokładnie o to mi chodziło, ale dobra. Spoko. Ale sporą drogę przeszedłem w ogóle. Ja chyba mam się z powrotem wrócić do mojej tej wyspy, żeby ją... Znaczy do mojej wyspy, do mojej domowej wyspy. Żeby coś tam zrobić z tą roślinką. O, skoczyłem mu na głowę, chyba. Hello? Gdzie jest moja łódź? Dobra, bla 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 bla. Gdzie jest moja łódź? Gdzie jest ta dziucha, co tak była? O co chodzi? Ale gdzie niby jest na to, bo ja jej nie widzę. Hello. Ej, może ten shop, co tu był, mi podprowadził łódkę. To jest jakiś inny shop. Nie wiem. Czy mogę jakoś może przywołać tą łódkę?
Bo jeden tu ma przycisk, który jest praktycznie nieużywany. O. Wave Controls, właśnie. Jak to się robiło? Pyk, pyk, o. Kamera, zoom, interact, jump, cancel seat, place seat, interact, pause, inventory, go back. Quality settings, co to? Wow. Niezłe te grafiki, ale strasznie teraz obciążyłem mój komputer. Co znaczy, że trzeba je dać na niższy. To są chyba nadal te same. A co się dzieje? Nie. Chyba, że ja po prostu swojego guzika używam. Chwila. Pyk. Nie, wydaje mi się, że aż takie ładne to nie było chyba. Dobra, a tu, o właśnie. Jeszcze musiałem jakąś house seat zdobyć. Dobra ludzie, to by było na tyle ze Spike'a The Foxa. No, jeśli wam się podobało i wybaczcie, że nie ma dzisiaj kangur kakao, ale na serio mi się nie chciało tego nagrywać. Więc macie przynajmniej to. Znaczy już był live, więc sorry, ale może chociaż nie. Więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Na razie, cześć. Pa pa.